Witam wszystkich. Postanowiłem nagrać filmik, który będzie takim reportażem z budowy pieca Kowalskiego. Może komuś się przyda. Zapraszam do oglądania. Do budowy pieca potrzebujemy profil taki. Dobrze jakby ten rozmiar profilu pasował idealnie do rozmiaru dmuchawy, no ale to nie zawsze da się tak zrobić. W każdym razie ten profil będzie dosłużył do budowy rekuperatora. Profil taki kwadratowy, dwójeczka, ścianka 3 mm. Będzie posłużył do budowy nóżek, uchwytów, kątownik hutniczy, no i płaskownik. Oraz tutaj mamy blachę. Trójeczka, czarna blacha, z której wycinamy boki pieca, cały kształt pieca. Na spód paleniska wykorzystujemy cegłę szamotową. To są akurat takie płyteczki 3 cm. Odrysowujemy sobie wzór, jak palenisko ma wyglądać, i z cegieł docinamy. Tak, to jest spód paleniska. Tutaj narysowałem taki kwadracik, żeby to łatwiej było potem wszystko składać, żeby nie trzeba było kombinować. Boki paleniska wykonane będą z cegieł krzemionkowych. Charakteryzują się tym, że nie kumulują ciepła. One bezpośrednio ciepło, które będzie pochodziło z palnika gazowego, odbijają, czyli po prostu pieca nie trzeba rozgrzewać. Mankamentem tych cegieł jest to, że są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, dlatego spód jest zrobiony z szamotowych, twardych, a boki będą z tych krzemionkowych. Tutaj mamy już podocinane cegiełki. Tył będzie też z tego, tylko na razie nie będę stawiał. Chodzi o to, żeby pokazać, na czym to wszystko będzie polegało. I na górę też przyjdą te cegły. Nawet gdybyśmy używali, tutaj będą te wstawione, także cegły będą odtąd do końca. Gdybyśmy używali cegieł szamotowych, to warto jest samo to górę zrobić z tych krzemionkowych, dlatego że są one bardzo łatwe w obróbce i będzie łatwo wyciąć dziurę na palnik. Zaraz palnik pokażę. To jest palnik gazowy do pieca. Palnik jest produkcji Banana, że tak powiem. I on będzie w tym miejscu wpuszczony do paleniska. Do łączenia cegieł używamy specjalnej masy. Jest to coś takiego. Jest to masa odporna na ponad 1400 stopni. No, 1450 stopni wytrzymuje. Dodatkowo dookoła całe to palenisko będzie odizolowane taką matą krzemionkową, która też wytrzymuje około 1400 stopni. To jest coś takiego. Tu jest ona zwinięta. Biała krzemionkowa mata. Nie jest to wełna z włókna szklanego, tylko mata krzemionkowa. Do nawiewu powietrza posłuży nam dmuchawa. To jest typowa dmuchawa od pieca centralnego ogrzewania. Tak jak wcześniej mówiłem o tym profilu, chodziło o ten rozmiar. Idealnie by było dopasować tak, jak jest tutaj, no ale niestety nie da rady. Bardzo przydatną rzeczą do dmuchawy jest taki sterownik obrotów. Także możemy płynnie kierować obrotami dmuchawy. Nie musimy się bawić tym szyberkiem, tylko wystarczy, że tu sobie zwiększamy lub zmniejszamy obroty. Pomocnym narzędziem przy schowaniu pieca jest taki oto regulowany magnes. Jest to praktycznie rzecz niezastąpiona, jeżeli się taki piec spawa samemu. Działa on w ten sposób, że sobie składamy dwa elementy i możemy spokojnie sobie schować pod kątem prostym. Wszystko elegancko się trzyma. Wyłączając go, że tak powiem, podnosimy wajchę do góry, wszystko się rozlatuje. Także taki magnesik. Bardzo przydatna rzecz podczas spawania tego pieca. Warto się w niego zaopatrzyć. Tuż mamy spód paleniska. Jeden bok przyspawany. Tutaj będzie
drugi. Oczywiście tył. W środku będzie cały ten domek z tych cegieł znajdował, ocieplenie, jeszcze góra. Tutaj już będzie otwór gdzieś tej mniej więcej wielkości. Tak jak było widać w palenisku, drzwiczki zrobimy prawdopodobnie zasuwane. Tutaj już jest powycinane elementy z blachy, pospawane. W dniu dzisiejszym zajmujemy się robieniem rekuperatora. Ten element tu jeszcze będzie przyspawany w ten sposób. Tutaj będzie przymocowana dmuchawa, która będzie tłoczyć powietrze tędy. Tutaj palnik. Będzie powietrze gorące mieszało się z gazem u góry. Cały ten element będzie przyspawany pod piecem. Zaraz pokażę jak. Coś takiego. I tutaj paląc się płomień gazowy będzie ogrzewał spód pieca, a od spodu pieca będą ogrzewały się te rurki. Powietrze będzie przechodziło i gorące powietrze mieszało się z gazem do palnika. Czyli rekuperator odzyskanie ciepła. Tutaj dospawałem do tej rury tego rekuperatora taką redukcję. Tak jak wcześniej mówiłem, wylot od dmuchawy nie pasuje średnicą do tej rury, więc musiałem taką przeróbkę zrobić. O, a tutaj już jest blaszka, elegancko wszystko będzie pasowało. Dmuchawę będzie można przykręcić. Tutaj dam jeszcze jakieś uszczelnienie, jakoś silikonu żaroodpornego i będzie luks. Tutaj to jest wierzch pieca, będzie palnik tutaj wchodził. Wywierciłem dziureczki, które zostały nagwintowane, trzy dziurki są i w te trzy dziurki będą wkręcone wkręty, które będą trzymać palnik na miejscu. To już jakiś ogólny zarys pieca mamy. Tutaj jeszcze muszę wspawać zaślepkę. Ten element to jest przeznaczony do zamontowania dźwigni, która będzie podnosić drzwiczki zsuwające się tutaj w tych dwóch prowadnicach. Tak będą wyglądać drzwiczki. Wyjmę na razie te cegły. Tu będzie zaczepiona jedna część ramienia tej dźwigni. W ten sposób będą się zamykać. Piecyk dzisiaj już się prezentuje tak. Coś wygląda jako tako. Ciasno tu trochę w tym moim warsztacie, no ale cóż. Piecyk jest zrobiony na trzech nóżkach. Dlatego, żeby się nie bujał, bo na trzech nogach nigdy nie będzie się bujał, nawet jak na nierównym się go postawi. Tutaj wierzch, mechanizm drzwiczek. Wierzch będzie przykręcany, dlatego żeby można było rozkręcić piec, wymienić palenisko, bo ono się zużyje dużo wcześniej. Piec jest z grubej blachy, z grubych profili, z grubościennych. Także na pewno przeżyje palenisko niejedno.
takiej farby użyłem do pomalowania pieca. Wytrzymuje ona 500 stopni. Spokojnie wytrzyma. Tutaj to farbę na pewno szlak trafi, bo to będzie dużo wyższa temperatura, ale nie będę inwestował 200 czy 300 zł w szklankę farby odpornej do tam 1000 paru stopni. Po prostu jak się wypali, to tam pomaluję znowu i jeszcze raz i jeszcze raz i jak się farba skończy, to kupię następną i tak będę sobie malował co i raz. Tutaj w tą rurę, która będzie doprowadzać gorące powietrze, wmontowałem taki interesik, a w ten interesik wmontuję taki interesik. O! I ten interesik numer 2 będzie mi wskazywał temperaturę powietrza, które wlatuje do palnika. Jest to ważne dlatego, że jak się temperatura powietrza zwiększy powyżej 350 stopni, to się może z palnika zrobić silnik odrzutowy. Jeszcze taka jedna uwaga. Popełniłem błąd i to dosyć poważny, ale wybrnę z tego, będę musiał zeszlifować te płytki szamotowe, które będą tutaj w drzwiczkach, dlatego że dołożyłem do tej drzwiczki, a potem przyspawałem te prowadnice. Spaw prowadnice ściągnął i drzwiczki zostały prawie na stałe. Ledwo je wyciągnąłem i będę musiał teraz troszeczkę te płytki szamotowe, po prostu strójki zrobić, tak o tam 2,5, 2,7. Troszkę luzu musi być, bo jak się piec będzie rozgrzewał, to różnie to może być. Równie dobrze mogłyby się poluzować podczas rozgrzewania, no ale zamknę piec i go nie otworzę, potem tu kaszana. Jak widać, piecyk już jest prawie skończony. Może to odkryję, to będzie widać. Palenisko zostało wymurowane. To jest cegła szamotowa, to są te krzemionkowe, wycięty otwór na palnik. Wszystko jest opatulone matą krzemionkową, żeby piec się nie nagrzewał. Otwór jest, elegancko. No to przykrycie, zaraz przykręcę, zamontuję palnik i jeszcze tylko te drzwiczki tutaj muszę doszlifować, bo się nie mieści, jak mówiłem. No i niedługo odpalenia. Niestety okazało się, że ten sterownik, który kupiłem razem z dmuchawą, powoduje, że obroty tej dmuchawy wzrastają i maleją, tak cały czas się kiwają. No i nie nadaje się do użytku. Ktoś mnie wyrolował. Kupiłem drugi. To jest firmy Dospel, dostosowany jest do wentylatorów łazienkowych. Wytrzymuje 300 W, także spokojnie da radę tą dmuchawę zasilać. Tutaj tymczasowo taki ciężarek wisi. Jest on przeciwwagą do drzwiczek. Lekko się teraz zamykają, otwierają. Nie ma problemu. Później skombinuję coś bardziej estetycznego. A na razie musi być. Reduktor do gazu z tym elementem dokręconym to jest bezpiecznik przyreduktorowy. Zapobiega on
cofaniu się płomienia, który czasem może mógłby wlecieć do palnika, no i cofnąć się wężem do butli. Ten bezpiecznik zamyka wtedy dopływ gazu. Czyli odpalamy piecyk. Następnie ustawiamy obroty dmuchawy, no nie za wysokie. Zrobimy takiego kopcia z papieru i żelazna zasada: najpierw gaz, najpierw dmuchawa, potem gaz, nieodwrotnie. Coś ten papierek się kiepsko pali. Mokry. Troszkę jak złapie temperatury, zaczyna się już palić wtedy.